Witam Was serdecznie. I oto kolejna część i ostatnia cyklu wykładów dotyczących zaburzeń mentalno-emocjonalnych w kontekście dźwiękopunktury poprzez pryzmat kanonu tradycyjnej medycyny chińskiej. A więc, w skrócie ujmując, zastosowanie dźwięku kamertonów nastrojonych na muzykę sfer we wszystkich tych sytuacjach, w których cierpimy z poziomu naszego umysłu i emocji, czyli problemy, które sprowadzają ludzi do psychologów i psychiatrów, gdzie niestety nie mają czego szukać, a szybciej sięgnąć proponuję po kamertony i nastroić się, tak jak się instrument stroi, bo wiadomo, że jeżeli instrument jest rozstrojony, to wtedy nie zajmujemy się jego smarowaniem, tylko strojeniem. A więc nastroić. I okazuje się, że nastrojenie instrumentu naszego, czyli naszego ciała, to jest równoznaczne z nastrojeniem naszego nastroju, czyli tego wszystkiego, co się z nami dzieje z poziomów niewidzialnych, czyli jakby pozacielesnych, czyli to, co stanowi o naszym dobrostanie lub złym stanie. Ja tutaj podczas tych wykładów mówię dosyć powierzchownie o pewnych sprawach, które dotyczą tych ludzkich aspektów, ludzkich zaburzeń na tym poziomie. Raczej są to wykłady skierowane dla osób, które chcą sobie pomóc lub swoim najbliższym, ale oczywiście nigdy nie na siłę, bo tak to jest, że jeżeli ktoś nie potrzebuje pomocy, to my nie mamy mu na siłę tej pomocy proponować, bo wtedy efektywność będzie żadna, a tylko wywoła złość. Dlatego najbardziej skuteczne wszystkie te metody, które ja tutaj promuję, o których działaniu jestem w 100% przekonana, to są metody do zastosowania samodzielnego. Albo tak jak mówię, jeżeli ktoś prosi o pomoc, albo jest to nasze dziecko, które wiadomo, że podlega naszej opiece i jeżeli poddaje się tym działaniom, to naprawdę my możemy w dużym stopniu mu pomóc. Kamertony to jest sprzęt po pierwsze niedrogi, niezniszczalny, a po drugie możemy wszędzie kamertony wziąć, bo to jest sprzęt mały. W przeciwieństwie do innych instrumentów, którymi również stroimy człowieka. Ja jestem absolutną fanką instrumentów kryształowych, bo przy instrumentach kryształowych można przepięknie emitować swój głos, który staje się coraz czystszy i przenosi nas w zupełnie inne spektra częstotliwości. Natomiast tutaj skupię się zdecydowanie na kamertonach i w doborze punktów, które są po prostu wykorzystywane w akupunkturze według kanonu TCM i znajomość chociażby w jakimś nawet takim powierzchownym zakresie wzajemnych relacji pomiędzy narządami, pomiędzy rodzajami emocji w naszym ciele i oddziaływaniu na to, jak my się czujemy, jest wielce przydatna, bo wiadomo, że wiedza, przytomność tego, jak nasz powóz funkcjonuje, czyli nasze ciało, jest absolutnie niezbędna do tego, by móc dla siebie być terapeutą, czyli uczyć się, jak doprowadzać ciało do równowagi, żeby ono wedle mądrości natury, o której my tak naprawdę nic nie wiemy,
żeby to ciało mogło się leczyć. I żeby nasz każdy dzień wyglądał lepiej. Nasza rola to jest zharmonizować. Nasza rola to jest ukierunkować nasze myśli w taką stronę, w którą my wywołujemy emocje w konsekwencji danych myśli. Wywołujemy pozytywne emocje, a więc my jesteśmy już z tego powodu też stroicielami, bo musimy się pilnować, co kolekcjonujemy w naszych głowach, czym się karmimy. Bo jeżeli karmimy się byle jakością, jeżeli słuchamy wszystkich dookoła poza sobą, jeżeli myślimy, że ktokolwiek na zewnątrz wie cokolwiek na nasz temat i jest w stanie doprowadzić nas do równowagi bez naszego udziału, to oczywiście powoduje frustrację, zwątpienie, bo nigdy tak się nie dzieje. Tak więc przechodzimy dzisiaj do tematu ostatniego już żywiołu, żywiołu metalu. I przypomnę tutaj ten schemat, w którym mamy pięć elementów. W żywiole metalu mieszka, czyli nie w żywiole, a w płucach, mieszka duch po, duch fizyczny, cielesny. Dla przypomnienia, w każdym z organów reprezentujących dany żywioł znajduje się tak zwany duch, który ma określone zadania na podobieństwo urzędnika w państwie. Tak więc duch po, duch fizjologiczny, duch cielesny, który umiera wraz ze śmiercią ciała. I ten od tego, od aktywności, od osadzenia dobrego w tej rezydencji, jakimi są płuca, od tego zależy nasza odporność na choroby, nasza siła, moc ciała fizycznego. I właśnie dlatego akupunkturzyści dobrze wiedzą, że w przypadku chorób przewlekłych przede wszystkim trzeba zakotwiczać ducha po, poprzez punkt PM42, który będzie pokazany. Duch po wtedy jest dobrze zakotwiczony, kiedy oddychamy dobrze. Jak oddychamy dobrze, to wtedy nasze ciało automatycznie jest w lepszej kondycji, bo qi, czyli energia, krąży sprawniej. No i tutaj przechodzimy teraz do omawiania właśnie tych zależności w kontekście mentalno-emocjonalnych zaburzeń. I tutaj mamy znowu sławetny slajd, który nam towarzyszy poprzez wszystkie spotkania niniejszego cyklu wykładów. Zbliżę ten fragment, który dotyczy omawianego tematu, czyli płucą i jelito grube to jest para, która jest w żywiole metalu. Można nazwać płucą namiestnikiem cesarza. Dla przypomnienia, cesarz ma swoją siedzibę w sercu, czyli jest odpowiedzialny za przytomność i za funkcjonowanie umysłu. Natomiast towarzyszący mu minister transportu zajmuje się usuwaniem śmieci, usuwaniem tego, co zaśmieca organizm. Oczywiście wszystkie żywioły są we wzajemnych zależnościach i każdy żywioł poprzedzający zasila, karmi następujący po nim. Czyli żywioł metalu jest karmiony przez żywioł ziemi.
Także możemy tutaj już wyciągnąć taki wniosek, że jeżeli mamy dobrze funkcjonującą parę śledziona i żołądek, to wtedy automatycznie ten żywioł metalu będzie dobrze odżywiony i jeżeli do tego dołożymy właściwe oddychanie, to już mamy bardzo dużą, możemy w bardzo zasadniczy sposób wspomagać swoje ciało i wpływać też na swój los. Bo wiadomo, że jeżeli ciało czuje się dobrze, chce nam się wtedy działać, mamy siłę. Oczywiście na tę siłę jeszcze wpływa aspekt energii oryginalnej pomiędzy nerkami zgromadzonej, tej, która jest pakietem na całe życie, ale na to już niestety według kanonu medycyny chińskiej my nie mamy wpływu. Za to mamy wpływ na to, co jemy i jak oddychamy. Jak już powiedziałam, płuca i jelito grube współdziałają, ponieważ oddzielają czyste od nieczystego. Czyli czyste elementy powietrza dostarczają do organizmu to, co jest mu potrzebne z powietrza, a także jelito grube też oddziela czyste od nieczystego, czyli wszystko to, co znajdzie się w jelicie grubym, jeszcze może być wykorzystane, jest reabsorbowane, w tym woda, tu jest proces zagęszczania i wyrzucane są już ostateczne śmieci. Tak więc oddech, wypróżnienia wpływają na stan emocjonalny. Czasami wystarczy dobrze się wypróżnić, żeby się lepiej poczuć. Jeżeli są przewlekłe zaparcia, to organizm jest w stanie permanentnego zatrucia. Oczywiście nie oznacza to, że mamy brać środki przeczyszczające, ale raczej zwrócić uwagę na to, co jemy i jak oddychamy. Okazuje się, że jeżeli uruchomimy dobry oddech, to większość zaparć w starszym wieku, gdzie niestety, ale oddech staje się coraz płytszy, bo osoby starsze z braku sił poruszają się coraz mniej, zalegają w łóżkach i teraz gdyby one wykonywały ćwiczenia, regularnie ćwiczenia oddechowe, to okazałoby się, jestem tego pewna, że większość z tych ludzi pozbyłaby się problemu pod tytułem zaparcia. Bo zaparcia u starszych wynikają najczęściej z diety niewłaściwej. Starsze osoby często z powodów finansowych spożywają jedzenie niskiej jakości albo dania gotowe, bo jest to łatwiejsze do zdobycia i nie wymaga już obróbki i nie wymaga przygotowywania. I to są wszystko takie powody zaparć, a z zaparcia wynika zatrucie organizmu. Jeżeli zatrucie, no to to się dokłada do naszego finalnego samopoczucia. Tak więc nie rozwiązaniem jest dawanie leków przeczyszczających osobie starszej, ale zadbanie o to, jak ona oddycha, no i oczywiście co je. I teraz, jaki może być stan emocjonalny? Wiadomo, zrównoważony albo zaburzony, tak? Czyli jak już powiedziałam i będę zawsze podkreślać, głęboki oddech i regularne wypróżnienia powodują zrównoważenie się stanu emocjonalnego. To są bardzo ważne czynniki. A kiedy jest ten stan emocjonalny zaburzony? No, jeżeli płytko oddychamy i nie wypróżniamy się właściwie. I teraz przechodzimy do omawiania roli płuc w zaburzeniach mentalno-emocjonalnych. Jak już powiedziałam, płuca możemy porównać do namiestnika cesarza, który zarządza przepływem energii w całym ciele.
Nie tylko wątroba ma tę funkcję, bo jak wiadomo, jak osoby, które już coś na ten temat wiedzą, szczególnie absolwenci kursów przeze mnie organizowanych, to już wiedzą, że wątroba zarządza przepływem chi we wszystkich narządach, natomiast płuca pełnią również tę funkcję wraz z wątrobą, czyli przepływ chi. Wracamy znowu do roli oddechu, przepływ chi, czyli doenergetyzowanie wszystkich narządów w całym ciele ma miejsce pod wpływem oddechu. Bo to jest tak, jeżeli nie oddychasz, a nawet sobie używasz kamertony, to ty tego nie możesz ruszyć. To jest wiele czynników się składa na nasze samopoczucie. To tak jak ktoś powie, no dobrze, to ja zmieniłam dietę, ale ja się nadal źle czuję. Ale ja mówię, no dobrze, ale czym się cały czas zajmujesz? No słuchaniem przepowiedni. Przepowiedni, gdzie ktoś sobie opowiada swoje trele-morele, a ludzie często chorują wskutek właśnie identyfikacji z danymi informacjami. I już mamy przyczynę czego? Depresji. I wtedy nie wystarczy sobie punkty zastosować przy pomocy kamertonów. To jest jasne. Tutaj jest wiele bardzo aspektów, które my bierzemy pod uwagę. Jeżeli chodzi o rodzaj emocji, który niszczy płuca, ma znamienny wpływ w związku z tym na krążenie chi w całym ciele, to jest smutek, melancholia, żałoba, przedłużona żałoba, które a automatycznie prowadzą do zaniżenia samooceny, tak, i narastającego poczucia winy. Bardzo często zdarza się, że po śmierci osoby bliskiej, powiedzmy dziecko, ma poczucie winy, że nie dość dobrze opiekowało się rodzicem i ten rodzic przez to odszedł za wcześnie niż powinien, albo jakieś tak, tego typu treści. Albo poczucie winy, że odszedł mąż, porzucił mąż czy narzeczony i za tym idzie niska samoocena. A więc te odczucia, jeżeli są, przytrzymujemy się tych emocji, tych odczuć, jakby karmimy je z każdego dnia, no to to automatycznie wpływa na zaburzenie przepływu chi w całym ciele, czyli ma to efekt zabójczy, wręcz śmiercionośny. To prowadzi do stagnacji chi płuc. A jak jest stagnacja chi płuc, no to wtórnie ma to wpływ naprawdę ogromnie niszczący na całe ciało. I stagnacja chi płuc przejawia się takimi objawami jak odczucie ciasnoty w klatce, zacisk w gardle, wzdychanie. Wzdychanie też jest w przypadku wątroby, jak jest stagnacja w wątrobie. To są dwa narządy, które mają niektóre wspólne objawy. Tyle tylko, że w przypadku stagnacji wątroby dominuje złość, a tutaj dominuje smutek, głęboki żal i smutek i wycofanie. Dlatego to są dwa rodzaje depresji, gdzie mówi się o tym, że depresja z poziomu płuc jest to prawdziwa depresja. Oczywiście obydwie depresje mogą być bardzo głębokie i prowadzić nawet do najbardziej poważnych konsekwencji, ale takie są nazwy. I lekkie skrócenie oddechu świadczy o stagnacji czy płuc. Jeżeli dana osoba ma w ogóle skłonność do zadumy, melancholii, płaczu, to są jakby dominujące emocje, które odpalają często u takiej osoby i za tym idące jeszcze samokrytyka, no to możemy mówić o stagnacji czy płuc. No i wtedy w takich sytuacjach, jeżeli jesteśmy doradcą, to pierwsze, co powinniśmy komuś doradzić,
to oddech i nauczyć daną osobę oddychania, a nie dawanie leków rozkurczowych oskrzela, bo jest lekka duszność. Nie mówienie człowiekowi, że on ma już rozpoczynającą się astmę oskrzelową, bo to jest bzdura kompletna. Tylko nauczyć oddychać. Ja w ogóle uważam, że w szpitalach dwóch specjalistów powinno się znaleźć na co dzień. Pierwszy specjalista, który będzie uczył oddechu i będzie chodził po salach i oddychał z pacjentami, szczególnie starszymi, bo młodsi pacjenci wymagają trenera, raczej ćwiczeń fizycznych i wtedy w czasie ćwiczeń wiadomo, że wtedy ten oddech jest pogłębiony. I drugi specjalista to jest dźwiękoterapeuta. I tak naprawdę, gdyby się pojawili ci dwaj specjaliści na wszystkich oddziałach, we wszystkich sanatoriach, to odpadłyby takie funkcje jak pielęgniarka, która roznosi tabletki. Także dla mnie taki, jakby taka idea, no powiedzmy idea na nowy świat. Pomagamy sobie poprzez dźwięk, wspólne śpiewanie i oddechy. I oczywiście taniec i wspólne radowanie się. Pasuje Wam? Zupełna utopia w dzisiejszym świecie. No ale w ten sposób wszyscy lekarze straciliby obiekty do leczenia, no bo wszyscy byliby zdrowi i szczęśliwi. Także tak sobie możemy tutaj porobić wizję, bo uważam, że jeżeli my robimy sobie wizję na ten lepszy świat, niezależnie od tego, czy go w tym momencie możemy doświadczyć, czy nie, to jesteśmy w wyższych częstotliwościach i przynajmniej możemy spowodować sobie uśmiech wzajemny, nawet jeżeli na ten moment uważamy, że jest to totalna utopia. Jestem zdania, że utopiści, a właśnie kreujący piękne obrazy, mają generalnie lepiej i zdrowiej w życiu. A teraz przechodzimy do kolejnego slajdu, na którym jeszcze raz podkreślam, że smutek, przedłużona żałoba z powodu na przykład utraty kogoś bliskiego, czy to będzie rozwód, czy separacja, czy śmierć, czy też utrata pracy, bo to też może spowodować smutek i brak wiary w siebie w konsekwencji. To uszkadza płuca. Uszkadza płuca. Krótko mówiąc, smutek jest śmiercionośny, bo duch po, duch fizjologiczny, czyli ten, który się opiekuje dobrym funkcjonowaniem ciała, który ma nadzór nad całym ciałem, żeby wszystkie procesy przechodziły harmonijnie, on traci swoją rezydencję. On ucieka ze swojej rezydencji. A więc wszystkie procesy fizjologiczne zamierają. Dlatego depresja jest bardzo groźnym stanem, nie powiem schorzeniem, raczej groźnym pasmem częstotliwości percepcji rzeczywistości. Stąd się właśnie biorą choroby nieuleczalne. A co się w medycynie robi? Mówi się pacjentowi, jakby z siłą autorytetu, którym się nie jest, że dana choroba jest nieuleczalna albo prowadzi do nieuchronnej śmierci za tyle i tyle dni. No i oczywiście, jak to wpływa na emocje, taka informacja, jak to wpływa na daną osobę, ta informacja zabija. Także jeżeli ktoś sobie pozwala na tego typu stwierdzenia w stosunku do osoby, u której stwierdza zaburzenia jakiegokolwiek typu, bo uważa, że jest choroba nieuleczalna, to jest przestępcą. To jest przestępca, bo po wyjściu z takiej rozmowy ta osoba zaczyna umierać. A więc nie bierzmy udziału w takich aktywnościach, jeżeli nie chcemy być zaliczani do tej grupy zawodowej kryminalistów.
Czyli mamy kolejny, już ostatni slajd. Smutek, depresja w deficycie płuc, najważniejsze punkty. Tutaj są punkty na płucnym kanale płuc P7 i P9, które znajdują się na przedramieniu od strony przyśrodkowej. P9 znajduje się w zgięciu nadgarstka, w linii zgięcia nadgarstka. P7 znajduje się 1,5 cuna dośrodkowo. Tutaj jest zagłębienie, które można dobrze wyczuć. I następne punkty to jest PM13 i PM42 na plecach, na pęcherzu moczowym. PM13 jest położony 1,5 cuna od linii pośrodkowej tylnej, PM42 3 cuny. Dosłownie tutaj przy brzegu łopatki, na wysokości kręgu piersiowego trzeciego, a w zasadzie tuż pod wyrostkiem ościstym kręgu piersiowego trzeciego. Tutaj używamy interwały. Po pierwsze, oczywiście wszystko z ziemią w cyklu rocznym, bo interwał to są dwa dźwięki. Merkury, ziemia platoniczna oraz słońce. Merkury jest przypisany do układu oddechowego, a więc opiekuje się układem oddechowym. Ziemia w cyklu roku platonicznego wraz z ziemią roczną tworzy tercję, a więc uwalnia zablokowany smutek, uwalnia płacz i jest to interwał absolutnie priorytetowy, jeżeli chodzi właśnie o takie zablokowane emocje, na przykład smutek, głęboki smutek, głęboka żałoba przedłużona. No i interwał ziemia roczna wraz ze słońcem to jest interwał rozświetlający, wprowadzający radość, życie, po prostu ruch energii. Dobrnęłam do końca tego odcinka i jednocześnie wszystkich wykładów z serii Zaburzenia mentalno-emocjonalne. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zastosowanie kamertonów planetarnych w samoleczeniu czy pomaganiu komuś kolwiek na zewnątrz, to możesz sięgnąć po literaturę mojego autorstwa Medycyna wibracyjna. Właśnie zastosowanie kamertonów. Jeżeli interesuje Cię głębiej zapoznanie się z ogromem informacji, którego taką zajawką delikatną jest ten cykl wykładów, bardzo powierzchownym omówieniem, to zapraszam, jeżeli lubisz się uczyć, jeżeli chcesz stać się super specjalistą elitarnej, jakby członkiem elitarnej grupy dźwiękopunkturzystów, bo nadal jest to temat bardzo elitarny i coraz bardziej poszukiwany na całym świecie ze względu na skuteczność, to skontaktuj się ze mną. Masz kontakt, masz opis w jakimś pewnym stopniu na mojej stronie i na dole jest link do mojej strony i możliwości kontaktu. Mam nadzieję, że te wykłady dały jakiś wgląd i ewentualnie są pomocą dla wszystkich osób, które chcą być zdrowe, chcą czuć się dobrze i mają otwartość na nowe podejście do zagadnienia uzdrawiania. Bardzo dziękuję i do następnego jakiegoś może spotkania. Póki co kończymy ten cykl. Dziękuję bardzo.